Na pewno kiedyś słyszeliście, kiedyś było lepiej. Muzyka to już nie to samo, kiedyś było lepiej. Gry to nie to samo co kiedyś, kiedyś było lepiej. Śmieszne obrazki w internecie. Jakiś czas przewija mi się ten oto obrazek. I on wraca do mnie niczym bumerang, który rzucasz i po chwili wraca. I za każdym razem widzę tą nazwę. Fake.pl. I mnie naszło. Jak ta strona teraz wygląda? Przeglądałem ją może w 2011 roku. To było z 12 lat temu. Dlatego wejdźmy sobie na fake.pl i zobaczmy, jak to teraz wygląda. Ale przed tym wszystkim dzięki za 100 subów. Oscary. Tej nocy była gala Oscarów, więc wiecie, kiedy nagrywam to wideo. Śmiejemy się trochę z władzy. Co? Co? Komentarze na fake'u? Już muszę zjechać. No nie, ta templatka działa na odwrót. Nie sądziłem, że w 2023 roku zobaczę, że są dyskusje w komentarzach na fake'u. 12 godzin temu. 4 godziny temu. Czy mogę wejść na ich profil? Przecież to jest ten sam obrazek, ha? Jest podpisany CSGO. Chwila, moment. Ta sama osoba, użytkownik Beberexa, dodał ten sam obrazek, tylko że tu dodał program IGRORM, a tu po prostu podpisał go CSGO. A? Politykę, religia, polityka, polityka, polityka. Dobra, to wziął za zaskoczenie. Nieważne. To nie jest mój fake. Trochę wstyd mówić mój fake w 2023 roku. W ogóle mówić mój fake w jakimkolwiek roku. Ale jeśli zobaczymy tutaj, jest 55420 nice, stron. Jeśli pójdziemy na pierwszą, czy dostaniemy starego kwejucha? No nie, to jest... Ten obrazek ma kilka lat, ale na pewno nie ma 12 lat. Templatki z wojakiem. O, komentarze. Może komentarze nam powiedzą, z którego roku. 2018? To oni nabili 55 tysięcy stron w 5 lat? No to nie jest pierwsza strona, to pamiętam, że przeglądałem dużo dawniej. Wejdźmy sobie na Wayback Machine. O, mamy to. 2011, 4 maja. No, mamy to. Mamy to. Obrazki z 2011. Nutella, najlepsze. Nie wszczepionkę. Klasyk. Możesz sobie na Facebooku szernąć, jak chcesz. Mamy to. Mamy śmiesznego psa. O, i to jest 1431 strona. Co jest na pierwszej w takim razie? No, ten obrazek idzie twardo w 2011. Życie. Baw się. Baw się. Baw się. Baw się. Baw się. Baw się. Szkoła. Szkoła. Pierwsza miłość. Praca. Praca, praca. Praca, praca. Mam 12 lat i to jest bardzo głębokie. Diabelskie nasienie. Genialny komputer postanawia uciec z laboratorium. Morduje asystenta, wynalazcy i jego żonę. I to jest kwintesencja tamtych czasów. Obrazek ze Star Treka. Ja p***a. Tyle. Po prostu. Dają wam reakcyjny. Badania pokazują, 95% problemów komputera leży między ekranem monitora a oparciem fotela. Fail. Klasyk. A ty co, babka? Dalej się op***asz? Ja. Siłeczka. Torek. Robię łapy. Białeczko. Później kurczak z ryżem. Yes, beats. A ty? Nie, głupio mi, że... To jest tak zwany Beks absurdu. Dlaczego mnie to śmieje? Okej, okay, tutaj proszę się śmiać, bo żule zawsze są śmieszne. Znowu czerwony napis fail. Jaki fail? To jest ewidentnie zamysł designerski, żeby zrobić z psa lwa. No bo papież mi nigdy tak nie powiedział. W ogóle teraz dopiero zauważyłem, że faktycznie miało hasło takie fake. Rób epickie gówno. Dziel się nim. Let's go! Mamy to. Rasizm. Niestety już się coraz mniej ładuje, więc chyba musimy zmienić snapshota. Wejdźmy sobie na 2012 i to było gdzieś... Gdzie miał być koniec świata? Koniec świata 2012. 21 grudnia. Czy są wtedy memuchy z tego? Nie ładuje się. Jedyne co się załadowało to reklama serwisu z filmami. Co mamy? Teen Wolf, 90210, Pamiętniki Wampirów i Falling Skies. Yo. Jedyne co nam się załadowało to tytuł, Najgorsza Apokalipsa. Quake miał forum? Chwila, musimy zrobić research. Forum.quake.pl. Czy ono jest jeszcze aktualne? Niestety forum Quake się nie załadowało, ale mamy trochę z Wayback Machine. Quake.pl, rób epicką kupę. Muzyka. O sztuce. Robienia hałasu. Łapka w dół dla Lany Del Rey od Razora BMW. Proszę, załaduj się. Proszę. Proszę. Post zrobiła... Seriskę. Post
Ostatnio jest wokół niej trochę szumu. Jakie macie odczucia wobec niej? Podobał wam się jej głos, muzyka? A może jesteście fanami jej urody? Ja jestem negatywnie nastawiony wobec niej. Ani urody za ciekawej nie ma, ogólnie słaba piosenkarka. Wylansowała się dzięki bogatemu tatusiowi i przecinek, że jest dupeczką Marilyn Mansona. Muzyka, no przynajmniej piosenkę, którą słuchałam do połowy, bo dłużej nie dałam rady. Była taka smętna i niezbyt taka no ciekawa jak dla mnie. Co to jest za składnia? I niezbyt taka no ciekawa jak dla mnie. Halo? Wiem, że jej nie lubisz, ale chociaż nie rób błędu w tytule tematu. A ja ją bardzo lubię. No może niekoniecznie zaśpiew na żywo. Dwukropek P. Ale uwielbiam takie smenty, jakie ona nagrywa. Dla mnie one są bardzo klimatyczne. Dwukropek D. Większość jej kawałków miło mi się kojarzy. Robi za fajną odskocznię od codzienności. Słabe. Słabe. Po prostu słabe. Po pierwsze, głos. Tak sobie dla odbeki puściłem wersję koncertową któregoś kawałka Lamy Del Gay. I doszedłem do wniosku, że technicy w studiu się musieli napracować nad jej głosem. Po drugie, nie podoba mi się to samo, co w przypadku Adele. Mianowicie, komercja polegająca na, oczywiście udawanej, niekomercjalności. Została od początku wykreowana pod publiczkę. Niczym nie różniąc się na przykład od Biebiera. Żałosne. Nie wiedziałem, że tu były takie zacięte dyskusje na forum kfake.pl. Wejdźmy sobie na grę i konsolę, bo ja wiadomo, jestem graczem. Cyberpunk 2077. 2013. Wchodzimy. Co sądzicie o nowej produkcji CD Projekt Red? Wiem, że niewiele na razie o niej wiadomo, ale wczoraj wyszedł teaser trailer i powiem szczerze, że to wygląda epicko. Tu macie link. Faktycznie przecież to było zapowiedziane jakieś 100 milionów lat wcześniej. Z tego co czytałem, to twórcy chcą, aby grafika była taka sama jak na trailerze. Też o tym słyszałem i myślę, że to możliwe, szczególnie na konsolach nowej generacji. Wiecie, jak wyglądał Cyberpunk na PS4? Oh my goodness, look at him going up those stairs! What a superhuman! Gry jako forma sztuki? Chłop wchodzi na forum.quake.pl w 2012 roku, żeby ktoś za niego napisał rozprawkę na polski. No super. Tematy na forum. PC, internet. Zobaczmy czy... Proszę. Jest jeszcze gorzej, bo wrzucają na ImageShack, gdzie obrazki już dawno są wywalone. Jeśli ktoś rzucał na Imgura, może... O, jest link imgurowy. Działa. Już pomijając fakt, że ikonki są ogromne, może miał małą rozdzielczość. Ale po co ci Burning Crusade, Wrath of the Lich King i tak kataklizmy naraz? No i Winampik, wiadomo. Prawdziwe kozaki z Fubara korzystały. Rafałowy. Kolego, ty masz jakąś wadę wzroku, że masz takie ikonki? Spacja pytaing? Pozdrawiam. Piszę poprawnie po polsku, ja mogę, ty też pisz. Dałeś spację przed pytajnikiem. Używam Ubuntu, oczywiście, że musisz się pochwalić. Siedzę po uszy w encyklopedii memów internetowych. Ha? Memowisko.com? Idziemy. Nie idziemy. Niestety już się coraz mniej ładuje, ale ktoś rzucił stopkę na salto, aż wejdę. Proszę, załaduj się. Nie załadowało się. To coś dla mnie. Słów kilka o youtuberach. Nie widziałem takiego tematu jeszcze, a więc tutaj można wrzucać linki do kont znanych i nieznanych youtuberów, vlogerów, showmanów, muzyków i tak dalej. Baśka Kwarc. No to jest wyznacznik czasów. Bura, Klejnuty. Czy to jest niekryty krytyk? Rock, Royon, Swedish Mealtime. Gonciarz. I Grażyna Żerko. Pamiętacie ten projekt, gdzie miał być wyśmiewającym internetów projektem, a skończyło się na obrażaniu niewinnej pani na ulicy? Tak, to był niekryty krytyk. Rozrywka. O, ja jestem całkiem zabawnym człowiekiem, myślę. Uderz głową w klawiaturę i pokaż, co napisałeś. Dwukropek, zamknięcie nawiasu. Klasyczna zabawa, polegająca na uderzeniu głową w klawiaturę. No niezły bamboleo, takie brzydkie rzeczy. O świętym Polaku. Co? Nie wiedziałem, że w ogóle było coś takiego, jak forum.quake.pl. No niestety, albo istety, obeszło mnie to. I w sumie może jestem zadowolony z tego. A bardziej będę zadowolony, jak zostawicie suba i łapeczkę, wiecie. Znacie, 100 subów dobite, lecimy tylko po więcej. Także trzymajcie się, dzięki. Cześć.